Dzisiaj o godzinie 10 dojechały nasze projektory, a właściwie jeden projektor 4K 3D firmy Sony i rozpoczęliśmy montaż. Montaż będzie odbywał się aż do piątku. W piątek mam nadzieję, że kino zostanie już uruchomione. Dzisiaj musimy podłączyć zasilanie, sprawdzić cały projektor, czy startuje system, sprawdzić, skalibrować obraz, ustawić ekran, podłączyć system audio i dopiero jutro pod koniec dnia powinien być projektor gotowy do pracy. Będziemy mieli dostęp bezpośrednio do premier kinowych, więc coraz częściej będą w Sanockim Domu Kultury premiery kinowe. Nie będziemy musieli czekać po 2 miesiące, aby jakiś film dotarł do Sanoka. Nowoczesna technologia, przyjemne wnętrze i to wszystko sprawi, że myślę, że w Sanockim Domu Kultury, jak do tej pory zresztą, będzie oglądać się bardzo dobrze filmy. 5 lipca zapraszałem Państwa bardzo serdecznie, najpierw dzieci, na film Uniwersytet Potworny w systemie 3D z okularami. Cena biletów 14 zł plus 3 zł będą kosztowały okulary. Te okulary są wielokrotnego użytku. Natomiast następny film, 1000 lat po ziemi, jest to w systemie 4K, najnowocześniejszym systemie, jaki istnieje w tej chwili na rynku. Właściwie w tej chwili około 15% filmów jest tylko w tym systemie kręconym. Cieszymy się niezwykle z tego, że w Sanockim Domu Kultury będziemy mieli tak nowoczesny sprzęt. Ten sprzęt właściwie dociera w różne zakątki Polski, ale jesteśmy jednym z nielicznych kin, który, jeżeli chodzi o technologię przekazu obrazu kinowego, no jest naprawdę bardzo, bardzo nowoczesny.